przenosimy się do Łodzi, gdzie jest dr Tomasz Karauda, to właśnie w województwie łódzkim wykryto nowy wariant koronawirusa, czyli Kraken. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Bać się mamy, czy mamy się już przestać bać tego koronawirusa i jego kolejnych wariantów, o których słyszymy? Oczywiście czarnym snem i nas, lekarzy, bo te dwa lata wspominamy fatalnie walki o każde życie, ilości traconych ludzi. Natomiast czarnym snem wszystkich lekarzy i naukowców jest to, że gdy pojawia się wariant, który rozprzestrzenia się jeszcze szybciej niż omikron i jest bardziej zjadliwy, bardziej zabójczy dla swojego gospodarza, czyli w tym kontekście człowieka. Póki co takich danych nie mamy alarmujących, bijących w tony alarmowe, by uważać, dlatego że pojawia się nowy wariant bardziej dla pacjentów zagrażający, więc będziemy się przyglądać, dlatego że jest dosyć wcześnie jeszcze, jeżeli chodzi o ten wariant, by go w pełni obiektywnie ocenić, jego wpływ. Natomiast patrzymy i badamy te reakcje, które pojawiają się za granicą i te środki ostrożności, które zagranica włącza, dlatego że my mamy pewne opóźnienie w zakażeniu nowymi wariantami i w Polsce mamy ten trochę... Na szczęście chyba, na szczęście. Na szczęście. Mamy ten komfort, bo już widzimy, co się dzieje w innych krajach i widzieliśmy już od początku, co się działo w Chinach, co się działo we Włoszech. Mieliśmy czas na przygotowanie, więc nasze reakcje zawsze będą troszkę spóźnione i trochę bardziej komfortowe, bo nauczone sytuacją w regionie, w tych krajach, w których już z tym zagrożeniem się mierzymy. Więc zachowujemy ostrożny, ale jednak optymizm. Ale właśnie jakie są wnioski z tych obserwacji, które poczyniliście w innych krajach, że jak powinniśmy reagować, co powinno się dziać? Niewątpliwie to, na co zwracamy zawsze uwagę, to jest ciężkość przebiegów klinicznych. Jeszcze nie mieliśmy tutaj w szpitalu, w którym pracuję i w innych, w których również mam przyjemność pracy, spotkać pacjenta, który z tym nowym wariantem się zmaga, bo u nas są pojedyncze przypadki wciąż oczywiście, dlatego że dopiero ten wariant zaczyna do naszego kraju przenikać, natomiast nie otrzymujemy sygnałów alarmowych ze strony zagranicy, nie wprowadzane są nowe restrykcje, nie wprowadzane są nowe środki ostrożności, co świadczy o tym, że dane, które płyną ze strony wirusologów i tych, którzy oceniają, sekwencjonują wirusy, że ten wariant, nawet jeżeli będzie się rozprzestrzeniał szybciej, to raczej na ten moment nie powoduje dużo cięższych przebiegów, które zmuszałyby nas do powrotu do tych restrykcji, które znaliśmy przez ostatnie dwa lata. No i daj Boże, żeby tak pozostało, dlatego że póki co obserwujemy, że kolejne warianty są łagodniejsze niż poprzednie, więc nie mamy takiej sytuacji, którą obserwowaliśmy przez ostatnie dwa lata i oby się nie powtórzyła, przynajmniej za w ogóle, żeby się nie powtórzyła. Nie, żeby się nie powtórzyła, ale skąd w takim razie te nadmiarowe zgony? Są statystyki bardzo alarmujące, które mówią, że od listopada było prawie 10 tysięcy, no 9,5 tysiąca nadmiarowych zgonów. Skąd to się bierze? To są bardzo smutne dla nas informacje i statystyki, bo w jakiś sposób jest to porażką nas wszystkich i systemu ochrony zdrowia, i lekarzy, pielęgniarek, medyków, no nas wszystkich jako społeczeństwa, że mimo tego, że pandemia chociaż trwa, to jej impet zmalał, wciąż obserwujemy tak dużą liczbę odchodzących ludzi. Jeżeli zastanowimy się nad czynnikami, które mogą wpływać na to, dlaczego tak dużo ludzi odchodzi, to zastanawiając się na tym, doszedłem do kilku wniosków. Po pierwsze, osoby po COVID-19, które przeżyły ten straszny czas dwóch lat, część z nich zmaga się z bardzo poważnymi powikłaniami, w przebiegu których mamy wciąż zwiększoną śmiertelność w grupie osób, które ciężko przechodziły COVID-19, bo zmagają się z nadciśnieniem płucnym, z powikłaniami sercowymi, oddechowymi. Część tych osób w tej walce po prostu ginie i tracimy ich i wciąż widzimy ich w tych statystykach. Ponadto to był bardzo trudny infekcyjnie też dla nas sezon, może nie tak bardzo jak pandemia, ale pamiętajmy, że to jest pierwsza zima, pierwszy ten sezon zimowy, w którym zdjęliśmy maski, już nie zachowujemy dystansu,
nie trzymamy się higieny tak mocno, więc odsłoniliśmy nasz układ odpornościowy na wszystkie te patogeny, przed którymi chroniliśmy się przez ostatnie 2 lata i w pewien sposób, mówiąc kolokwialnie, nie przypominaliśmy naszemu układowi odpornościowemu o ich istnieniu, bądź w bardzo małym stopniu, chroniąc również nasze dzieci, które przecież przez te 2 lata się urodziły, też nie chcieliśmy, żeby doszło do zakażenia w tej grupie wiekowej. I nagle wszystkie te środki ochrony spadły i odsłaniamy się na zagrożenie ze strony i grypy, której wariant w tym sezonie jest wyjątkowo dotkliwy, RSV, no wciąż istniejący COVID i jeszcze jeden ważny czynnik, to jest zanieczyszczenie powietrza. Według Europejskiej Agencji Środowiska nawet 50 tysięcy osób rocznie w Polsce ginie szybciej niż powinno z uwagi na zanieczyszczenie powietrza. Na 50 miast w Europie 36 z najgorszym powietrzem jest w Polsce. Zanieczyszczenie wpływa na to, że częściej chorujemy, dochodzi do zaostrzeń chorób z układu krążenia, więc niewydolność serca, udar mózgu, zawał mięśnia sercowego, ale i chorób układu oddechowego. Więc jak podliczymy wszystkie te czynniki, i wciąż istniejąca pandemia, i to, że zdjęliśmy wszystkie środki ostrożności, do tego zanieczyszczone powietrze bardziej niż kiedykolwiek, bo droga energia, bo palimy, no, mamy nieformalne przyzwolenie, by palić wszystkim poza oponami, więc to wszystko wpływa na to, jak reagujemy i te statystyki są pewną wypadkową wszystkich tych czynników, oby za rok już było lepiej. Panie doktorze, co jest dzisiaj większym problemem? Grypa czy pandemia koronawirusa? Czy w ogóle można odpowiedzieć na takie pytanie? Czy problemem jest to, że w ogóle nie robimy testów, że tak naprawdę to chyba nie wiemy za dużo znowu? To prawda, pani redaktor, ma pani słuszność w tej drugiej części, mówiąc o tym właśnie, że do końca nie wiemy, testujemy za mało, choć i tak nieporównywalnie częściej niż wcześniej, ale nawet gdy w poradni widzę pacjentów, którzy grzecznie czekają na krzesełkach i z objawami infekcji, no średnio na 50 chorych przyjętych, 45 to były objawy infekcji w ostatnim czasie, nie da się spojrzeć na pacjenta i powiedzieć tak, to jest COVID, tak, to jest grypa, tak, to jest RSV. No wymaga to zrobienia testu i wtedy bardzo jest to różnie, nie mogę powiedzieć, że przeważa któryś wirus, raz jest to COVID, rzeczywiście raz RSV, raz grypa, natomiast ten wynik testu ma znaczenie może nie dla nas osób w sile wieku, jak pani redaktor czy ja, ale osób starszych z pewnymi obciążeniami, poważnymi chorobami, dla nich to, na co chorują aktualnie, ma znaczenie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy poważne choroby, które już z nami współistnieją, to przez infekcję wirusową może dojść do wybicia z nas tej kruchej równowagi, w której tkwimy i wtedy ważne, żeby leczyć przyczynowo, czyli wiedzieć, co wywołało daną infekcję. Jeżeli to jest COVID, to mamy przecież leki w grupie ryzyka, które możemy podać. Molnupiravir, remdesivir w szpitalu. Jeżeli to jest grypa, to możemy podać oseltamivir dostępny w aptekach. Więc to dla osób, które mają ryzyko ciężkiego przebiegu, najczęściej są to osoby starsze albo choroby, osoby z niedoborami odporności, to dla nich ważne jest, żeby dać jak najszybciej leczenie przeciw konkretnym rodzajom wirusa. Natomiast dla nas w sile wieku, no ile z nas miało wymazy wykonywane w dzieciństwie czy w wieku dorosłym? Prawie nigdy. Mówiło się, ma pan infekcję wirusową, jakąś grypopodobną, położyć się do łóżka, wygrzać. Więc dla nas nie ma może to tak dużego znaczenia, ale dla tych, którzy mogą potencjalnie odejść bądź zmagać się w walce o życie, ma znaczenie, na co chorują i ten wymaz tutaj byłby wskazany. No właśnie, te wymazy właściwie to przyniósł nam COVID i tutaj były one prawie masowe. Czy też można już wyciągnąć jakieś wnioski, panie doktorze, co pan obserwuje, jaki ten COVID, który był nam kompletnie nieznany i atakował w różny sposób różne narządy, jakiego spustoszenia dokonał w organizmach pacjentów, którzy przeszli zakażenie? Nawet jeżeli przeżyliśmy i to dotyczyło przecież znakomitej większości pacjentów, bo tylko 1% zakażonych odchodziło, no, czasami to był 1, 2, 3%, więc to nie była ogromna liczba, natomiast biorąc pod uwagę liczbę zakażonych osób, można było jasno powiedzieć, że dotyczyło to naprawdę zbyt dużej liczby ludzi, których straciliśmy, a ci, którzy przeszli ciężko, ale przeżyli,
no, zmagają się z poważnymi objawami, które nazywamy long COVID-em. Albo jest to zespół zmęczenia, którego nie odczuwali nigdy wcześniej, utrzymujący się kaszel, duszność wysiłkowa, nietolerancja wysiłku. Część osób ma zaburzenia poznawcze, to znaczy zaburzenia i pamięci, i rozpoznawania osób. Nie przypominają sobie pewnych rzeczy, które mieli zawsze pod ręką w pamięci krótkotrwałej. To są również zapalenia mięśnia sercowego, to są powikłania neurologiczne. Właśnie więc, o te neurologiczne powikłania chciałam się zapytać, bo rzeczywiście przeczytałam takie informacje, że one są wyjątkowo, wyjątkowo groźne. Odnotowywano więcej incydentów udarowych w okresie COVID-19, zakrzepicy zatok żylnych mózgu to jedno z kolejnych częściej odnotowywanych powikłań, ale również neurologiczne choroby takie jak zespół Gilliana-Barré, więc no bardzo rzadkie na co dzień rozpoznawane choroby. Również COVID-19 był takim jakby trigger faktorem, takim czynnikiem spustowym, uruchamiającym pewne zdarzenia nawet z zakresu chorób autoimmunologicznych, więc powikłań neurologicznych też obserwowano dużo, chociaż to nie jest zakres moich kompetencji, to wiem, że od kolegów neurologów, że tych chorób obserwowano naprawdę dużo, i również tych z zakresu psychiatrii, więc na granicy neurologii i psychiatrii właśnie w kontekście zaburzeń poznawczych, szybciej postępującego zespołu otępiennego. Więc sądzę, że w latach będziemy obserwowali pewne spustoszenie, które pozostało w naszych organizmach. Życzę Państwu i sobie, żeby udało się je pokonać, żeby nie były tak dotkliwe jak wstępne zapowiedzi tych działań niepożądanych. Panie doktorze, to na końcu chciałabym Pana zapytać o rzecz chyba bardzo ważną, no bo zdjęliśmy maseczki, odsłoniliśmy się całkowicie. Czy my jednak nie powinniśmy wrócić do jakichś takich obostrzeń, do próby zachowania dystansu, do noszenia maseczek choćby w sklepach czy w środkach komunikacji miejskiej? Ja przyznam szczerze, że jak jest tłok, to też zakładam po prostu i w trosce o siebie, i w trosce o innych. Jakie my wnioski powinniśmy z tej pandemii wyciągnąć w tym sensie, że pewne nawyki właściwie być może powinny powrócić? No to jest mądre, to jest słuszne pytanie. Czy powinniśmy zapomnieć o tym wszystkim, czego nauczyliśmy się w okresie pandemii? I ja nie mam złudzeń, że nie da się utrzymać jakby tego poziomu restrykcji. Też nie sądzę, żeby on był właściwy. Natomiast to, co możemy zapamiętać, to, drodzy Państwo, to, że jeżeli jesteśmy chorzy, nawet jeżeli to wygląda heroicznie ze strony pracodawcy to i z naszej strony, to nie róbmy tego błędu, że idziemy do pracy. Jesteśmy chorzy, zostańmy w domu. Nawet jeżeli to jest infekcja wirusowa, na którą machamy ręką, to jednak powinniśmy zostawać w domu, dlatego że przechodzenie infekcji zwiększa ryzyko poważniejszych powikłań. I teraz, jeżeli słuchają nas osoby starsze, albo każdy z nas ma w rodzinie osobę starszą, szczególnie musimy chronić tę grupę najsłabszą w naszym społeczeństwie, czyli tę, którą gromadzi najwięcej chorób, osoby starsze. Jeżeli jesteś osobą starszą, a wchodzić do zatłoczonego autobusu, tramwaju, do centrum handlowego, załóż maskę. Nie dlatego, że ktoś cię do tego zmusza, czy takie są regulacje. Nie, dla swojego zdrowia, zwłaszcza jeszcze w kontekście zanieczyszczenia powietrza, ta sama maska może chronić przed szeregiem patogenów i chronić twoje zdrowie, tak żeby w przebiegu zaostrzenia nie trafiać do szpitala. Więc wtedy, kiedy jest źle, kiedy jest sezon zimowy, kiedy jest sezon grzewczy, kiedy mamy złe powietrze, załóżmy maskę, a kiedy jesteśmy chorzy, nie zarażajmy innych, zostańmy w domu. Nawet zapamiętanie tych dwóch zasad byłoby dużym plusem dla nas wszystkich, jeżeli chodzi o zachowania, które powinniśmy zapamiętać z okresu pandemii. Właśnie najlepszym dowodem na to jest to, że gdy nosiliśmy te maseczki jednak w takich miejscach, nie mówię, żeby przesadzać, bo na początku rzeczywiście pandemii, no to była trochę panika, bo nikt nie wiedział, z czym to się je i na czym polega ten wirus, więc te obostrzenia byłyby oczywiście nadmierne w tej chwili. Natomiast takie właśnie zdroworozsądkowe być może by się nam wszystkim przydały.
Jak najbardziej. Będę wspierał to. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, pamiętajcie, że macie przyjaciół od zdrowia, swoich lekarzy rodzinnych. Więc jeżeli jakieś pytania, Wam wątpliwości się w głowie pojawiają, zawsze śmiało możecie pytać swoich lekarzy. Zawsze doradzą, jak w takiej sytuacji się chronić. Jeżeli to, co Wam mówimy, zapomnicie, zawsze lekarz przypomni i macie w nas wsparcie. Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem był dr Tomasz Karauda. Dziękuję, panie doktorze. Kłaniam się. Wszystkiego dobrego i zdrowego. Do zobaczenia.